Siemanko, witam was w trzecim Minecrafcie bez cięć. No i jesteśmy w zasadzie w miejscu, w którym skończyliśmy. Szukaliśmy gravelu, żeby naprawić nasz kilof, a gravel jest oczywiście u góry. Tak wygląda na mapie, jakby tam było bardzo dużo mobów, ale wydaje mi się, że to jest taki glitch trochę, że mobów faktycznie jest dużo, ale na dole, a nie u góry, czyli pod wodą. To jest ta wioseczka, wydaje się bardzo blisko, czyli możemy nakopać z drugiej strony. Gdzieś było takie gładkie zejście i tutaj właśnie widziałem, że jest dużo gravelu. Istotnie tak jest. Coś jeszcze by się nam tutaj przydało? Piasek? Na razie nie. Pamiętajmy, że tutaj jest... co to jest? Klej. I tutaj jest sand, czyli piasek i glina, jakby nam było potrzebne. To będziemy wiedzieć, gdzie jest. Czy tam jeszcze będzie... Bo to chyba było nam potrzebne szybciej. Czyli... Czy jest gdzieś trzcina cukrowa? Tam jest. Nie widzę tutaj niebezpieczeń za dużych. Trzcina nam się na pewno przyda. I widzę Lucky Blocka. Jeden na początku naszej serii wydał się... I tam jest kolejny. Niestety to może być dla nas fatalne w skutkach, ale... Coś tutaj jest? Nie, to chyba ta... Dobra, jeden jest... One is lucky, one is not. Czyli jeden jest... ten po prawej będzie... Ajajajajaj. A jak stąd wyjdziemy? Ajajajajaj. Uda nam się stąd wyrwać? Dobra, trochę wyżej, ale to jest szczęście. Czekajcie, naprawię sobie tylko szybko kilof. Jak uda nam się z tego wyjść, to będę w szoku normalnie. Nakopmy sobie kamienia jeszcze. Żeby wyjść stąd. No ciekawe, czy ten drugi będzie bardziej szczęśliwy. Bo jak mniemam, ten szczęśliwy nie był. No dobra, to zobaczmy tego drugiego, bo ten musi być już szczęśliwy, jak ten nie był. No dobra, zobaczmy. Tu mamy tą, taką, jak to się nazywa.
fontannę. No i dostaliśmy co nieco, czyli pełno diamentów i emeraldów, czyli faktycznie był i złota też. Czyli faktycznie był szczęśliwy to traf dla nas. I tutaj jeszcze jest bacon. Niestety nie wykopiemy go, bo chyba potrzebuje lepszy kilof, czy nie? A nie, wykopałem go, ale nie wykopię tego, co jest poniżej. Dobra, zasuwam do spania. Nie wiem, czy się wyrobimy. Szybko, szybko. Coś jest tam za nami? Może. Tylko zasuwam, zasuwam. No, nasze szczęście jest, że tak powiem, mamy więcej szczęścia niż rozumu, tak bym to nazwał. Musicie to przyznać, że ja jeszcze tutaj nie zginąłem, to jest jakiś szok. I to musimy rozświetlić, żeby tutaj nam się nic nie zrespiło. Od razu tutaj się zdrzemniemy. No i oczywiście takie coś... Również takie coś może się pojawić, jak będziemy chcieli się zdrzemnąć. No ale dobrze. Czyli... Musimy schować diaksy i emeraldy. I ten beacon, bo to jest bardzo dużo EMC. A jak ktoś ma bardzo dużo EMC, to jest bardzo dobrze. Niestety gravel cały zużyłem. No ale nie szkodzi. Tutaj takie sobie... Jak gdyby zostawię sobie takie okienka, żebym mógł zobaczyć, co tam się dzieje. A nieładnie z jego strony. Czyli głębiej bym musiał gdzieś tutaj wejść. Walą do mnie jak do kaczek przez te roślinki. Więc zobaczmy, co tutaj będzie. Czy ja dosięgnę tam moim... Walcząc również
kilofem możemy go ulepszać. Co dostaliśmy? Skill level wyżej nam poszedł i teraz możemy nim kopać stone'a. Stone'a czy lepiej? Harvest level. I znowu jakieś ulepszenie. Mining level plus 1. Czyli co teraz nie możemy robić? Mamy mining level copper i boosted. No, czyli jest lepiej jak było. Coś by musiał zeżreć. Do jedzenia mam jabłuszka. Dobra, może teraz dam radę to. Dobra, jest zrobione. Teraz to trzeba rozświetlić. A to skubaniec, no. Się zaszył. Dobra, co ja tutaj chciałem? Zobaczyć, co jest w środku. Ender Lily. Z tego Ender Perły będziemy mogli tworzyć, więc to tak. Stone. Zobaczmy, co w naszym dzienniku. Jakie tam teraz zadania? By musiał piecyki stworzyć 8 sztuk. To zawsze się przyda. Teraz tak, to już było, a to muszę zobaczyć. Tutaj w zasadzie nic nie ma. Czy mam jeszcze jakieś? Mam. To jest Stonecrafta, można też fajne rzeczy z tego wyrwać. To zostawmy.
To zostawmy, zostawmy. Łuk. To od razu skraftujemy sobie tier wyżej. W zasadzie nam się to nie przyda. Co teraz? Dostaliśmy za zadanie workbencha, czyli taki plecak, ale z możliwością kraftowania. Czyli tutaj ustawiamy sobie jakąś, powiedzmy, recepturkę. No i nie wyciągniemy, dopóki tutaj nie postawimy sobie, czyli coś takiego. Na przykład możemy zamknąć, możemy oczywiście wejść do środka, sklirować, czyli wyczyścić. No i jest fajnie. Tu miałem gdzieś jeszcze, oprócz tego, chociaż nie tutaj, a w zasadzie tu miałem... skórę, czyli ze skórą. Nie wiem, czy to tak będzie działało. Zrobimy książkę, a z książką będziemy mogli zrobić easy crafting. Easy crafting. Ale potrzebujemy do tego również redstone. No to będzie jeszcze problem, bo redstone'a nie mamy. Mamy diaksa, ale... czy w zasadzie mamy pełno diaksów, ale redstone'a nie mamy. Nie wykopię oczywiście tym redstone'a, potrzebuję lepszy kilof. Więc na razie no nic nam nie pomoże. Musimy dalej eksplorować tą miejscówę tutaj i oświetlać ją, żeby to nam nic nie przeszkadzało. Wind Venom Acid Rain. To są takie eventy z Lycanite Mobs. Oczywiście nie ma co wychodzić, bo tam się teraz to dzieje. Tutaj jesteśmy w miarę bezpieczni. Szkoda, że nie mogę zajrzeć, co tam jest. Musiałbym oczywiście gdzieś tu przejść. Aha, rozumiem. Czyli to jest gdzieś tam z tyłu. Też są tutaj jakieś szkieletorki. Dobrze widziałem. W zasadzie nic tu ciekawego nie ma. Więc na razie to zamkniemy. A ja pójdę nakopać kobla, który będzie nam pomocny przy tworzeniu tych piecyków. Kobelka mogę sobie kopać. Durability 47. Tam jeszcze mam trochę tego. Tu mam? Mam w zasadzie. Dobra, to nie będę kopał. Chciałem wam pokazać, jak Venminera używać, ale to w zasadzie wam pokazywałem na podstawie drzewek, nie?
tak się miałem wrażenie, że to pół godziny będzie długo trwać i w ogóle, że co ja tutaj będę przez pół godziny robił, a się okazuje, że pół godziny to jest malutko, bardzo malutko nawet. Dobra, czyli tak, ustawiamy sobie recepturkę. 8 dostaliśmy. I teraz możemy wykonać zadanie. Czyli tak. Cyk. Cyk. Ok. I teraz otworzymy sobie. Miejmy nadzieję, że będzie coś ciekawego w środku. Kim jesteś? Jestem dyrektorem. No właśnie. Nic w środku nie było. Kolejne zadanie raczej będzie później, bo byśmy musieli skraftować quartz grindstone i wooden crank, a jak widzę, nie mamy kwarcu, czyli kwarcu. Nie mamy kwarcu, także nie będziemy mogli tego zrobić. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Właśnie o to mi chodziło, żeby oni się wszyscy wytłukli nawzajem. A ja w tym czasie sobie rozświetlę to wszystko. Widzę, że oni się tutaj będą nawzajem dobrze. Także możemy sobie zobaczyć, co jest w rzadkim plecaku. O, i ten mieczyk jest bardzo fajny. Zaraz wam go pokażę. W zasadzie zawsze go używam. Czasami nawet sobie go ulepszam, ten mieczyk, gdyż on przywołuje nam takie potwory z lawy, jak gdyby. Zaraz wam pokażę. Coś by tutaj tylko wyskoczyło, to mógłbym wam od razu pokazać, o co tutaj chodzi. Tyczki.
Chciał zobaczyć, co tam jest za sytuacja. W zasadzie dotąd będzie. Powinno być ok. Czyli to sobie zamkniemy. Tu sobie zamkniemy, żebyśmy wiedzieli. Tam jakieś potwory z wody wyskakują, czy coś? Całkiem jest to prawdopodobne. Tu sobie rozświetlę. Czy tutaj coś jest? Jest książeczka. Tu jedyne niebezpieczeństwo jest takie, że po prostu mały ten, mały zombiak, nie wiem, jako baby zombie, o, może się resnąć i po prostu przejdzie nam dołem. Ale musimy się przed takimi rzeczami też zabezpieczyć. No i teraz mamy tutaj bezpiecznie. Ewentualnie byśmy musieli zobaczyć, co tutaj jest. Ale na razie na głucho to zabiję. Widzicie dobrze, że zabiłem to na głucho, bo tutaj jest ten chupacabra, ten taki mobek, który mógłby nam krzywdę zrobić. A my oczywiście tego nie chcemy. Na czym polega ten? Ten mieczyk nie dość, że podpala, to jeszcze jest szansa, żeby przywołać takiego potwora, który się nazywa jak ten potwór się nazywa? Już teraz sobie nie przypomnę chyba, ale tu może być napisane Cinder, czyli taki potworek z lawy. O, widzicie, i on w nich będzie strzelał takimi pociskami jak gdyby z ognia, przez co będzie ich dodatkowo im zadawał obrażenia. Oczywiście nie jest on wieczny, tam podejrzewam, że parę sekund jest z nami, ale i to pomaga po prostu przetrwać. Tabliczka. No nie, za ciekawie. No nic, ja się z wami żegnam, także do zobaczenia w kolejnym odcinku, bo to już czas.